Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bąk, a to jest 19 wydanie Bąk Newsów, czyli podsumowania najciekawszych wiadomości ze świata RC. W dzisiejszym programie nowy mikrocrawler od Element RC Enduro, pierwszy kit w historii marki Red Cat, motocykl od MST, super realistyczny Monster Truck od RC Full Wheel Drive, nowe tragi torowe w skali 1 do 8 od marki Serpent, następnie zobaczymy nową karoserię od Proline'a do Dragsterów, a na sam koniec porozmawiamy sobie o nadchodzących wydarzeniach w Polsce. Pierwszą nowością na dzisiaj jest nowość od bardzo lubianej przeze mnie marki Team Associated i ich, można powiedzieć, przeprawowego czy też realistycznego brandu Element RC. No i Element RC serwuje nam mikrocrawlera w skali 1:24. Jakiś czas temu robiłem takie porównanie mikrocrawlerów, występował tam m.in. Axial STX24, do którego wszyscy porównują jako takiego punktu odniesienia i paru innych modeli. Możecie sobie to zobaczyć, gdzieś tu macie link na górze oczywiście. No i ten model Team Associated już na pierwszy rzut oka widać, że bazuje albo jest właściwie tym samym, albo wyjechał z tej samej fabryki, co coś, co się nazywa RGT, czyli RGT 136240. Bardzo prosta nazwa swoją drogą. No i ten model wygląda łudząco podobnie do tego właśnie dostępnego na chińskich portalach mikrocrawlera. Na pewno zmienione zostały pewne elementy, bo widać, że Element RC dołożył tu swoje opony, swoje koła, jest inna karoseria, notabene moim zdaniem niezbyt udana, niezbyt szczegółowa, no i inne zderzaki, a tak poza tym to wygląda, że to wszystko jest bardzo podobne. Konstrukcja jest trochę inna niż w Axialu STX24, bo w Axialu mamy przekładnię ślimakową w mosie, tutaj mamy klasyczny układ z dwiema zębatkami ustawionymi pod kątem prostym do siebie. W zestawie dostajemy oczywiście wszystko, co potrzeba do jazdy, łącznie z pakietem lipo jednocelowym. No i cena tego modelu to będzie $99, czyli jest on około $20 tańszy od Axiala. Jest on też $20 droższy od tego RGT, na którym bazuje, czy też z którego fabryki tej samej wyjechał. No i pytanie, czy warto dopłacić $20 do brandowego czy też markowego produktu? Wydaje mi się, że za te $20 będziemy dostawali generalnie, miejmy nadzieję, lepszą obsługę klienta i dostęp do części. Być może w przyszłości Element RC zaproponuje nam jakieś elementy tuningowe. A jak to jeździ, to mi ciężko powiedzieć, bo filmik promocyjny, który Element RC pokazał, jest w dużej części zrobiony w slow motion, czyli tak naprawdę ciężko uchwycić, jak ten model zachowuje się naprawdę. Mam nadzieję, że miałem okazję go sprawdzić i wtedy poczę sobie znowu od Marcina Axiala i zrobimy jakieś porównanie. Kolejna nowość na dzisiaj to nowość od marki Red Cat, która w Polsce nie cieszy się jakąś szczególną popularnością. No i ciekawostka jest to o tyle, że Red Cat po raz pierwszy wypuszcza model w wersji kit do poskładania. Jest to ich nowy model nazwany Wendigo. Jest to, można powiedzieć, taka trochę odpowiedź, czy coś podobnego do Axiala Rafe'a, czyli można powiedzieć taki Rock Racer, czyli model, który jest w miarę realistyczny, ale został stworzony do szybszego pokonywania przeszkód. Jakby konstrukcja sama w sobie jest bardzo zbliżona, a właściwie jest taka sama jak w Red Cacie Gen 8, czy też generacji 8. Czyli mamy centralnie zamontowany z przodu silnik, mamy taką samą właściwie ramę, inne są mosty. Są one poszerzone i to, co mi się w tych mostach podoba, to fakt, że jakby w środku są od razu wstawione takie dociążenia i wzmocnienia ze stali. Niektórzy to tam, jest firma chyba Beef Tubes, która produkuje takie elementy do mostów, no i fajnie, że coś takiego jest już w zestawie tutaj. Red Cat jako marka, można powiedzieć, że nie cieszy się w Polsce najlepszą opinią. Ich model bodajże Gen 8 po prostu nie był zbyt udany i potrafił się psuć. Teraz ten Gen 8 wygląda dużo ciekawiej, no ale jest dużo droższy, więc znowu nikt się u nas nie odważa na taki zakup. Za granicą ludzie chwalą i uważają, że jest to bardzo fajny model. Ja swojego zdania nie mam, bo po prostu go nie użytkowałem. No i tak jak obejrzałem parę filmików z tym modelem w internecie, no to wydaje mi się, że on całkiem sporo może przyjąć, tylko tak jak to bywa w przypadku tych rock racerów, troszkę nie widzę dla niego zastosowania, bo on ani nie nadaje się świetnie do crawlingu, czyli do tej powolnej jazdy, no bo po prostu jest wielki i nie pasuje skalą do innych modeli. Z drugiej strony do jazdy szybkiej, no on jest wysoko zawieszony, ma też sztywne mosty z blokowanymi dyferencjałami, przez to jest wywrotny i słabo zachowuje się na zakrętach. Mocy ma dużo, więc generalnie przy dodaniu gazu jedno koło potrafi nosić się do góry i model jest mało stabilny. Nie jest on też przez to swoją konstrukcję jakiś wybitnie wytrzymały, no bo na pewno da się to połamać i na pierwszej recenzji, jaką odpaliłem, udało im się ukręcić bodajże wał napędowy. No ale cena jest kusząca, bo kosztuje on $259, więc całkiem sympatycznie. No nie wiem, nie słyszałem od nikogo znajomego, żeby się do niego przymierzał.
Zobaczymy, czy przyjmie się i czy się pojawi. No tych Axiali Rafe'ów jest u nas mało, bo po prostu jakby nie mamy terenu do zabawy tego typu modelami. Kolejna nowość na dzisiaj to nowość od MST, które serwuje nam kolejny teaser, czy też taką zajawkę niewiele mówiącą, a właściwie mówiącą całkiem dużo, ale nie w detalach. No i MST decyduje się na bardzo śmiały krok, bo MST chce nam zaproponować motocykl w skali 1 do 5. Wygląda jak z jakiegoś MotoGP, czyli jakiegoś superbajka, coś w tym rodzaju. Jakby z tych paru rysunków nie możemy za dużo wywnioskować, ale jak patrzę na rzut, to wygląda tak, jakby kierowca zamontowany na górze motocykla miał się w zakrętach przechylać razem z motocyklem, co by było całkiem fajne. To chyba wszystko, co wiemy na temat tego modelu, bo na razie pokazali dosłownie dwa rysunki. No i jestem bardzo ciekawy, bo motocykle to jest zupełnie niszowa, można powiedzieć, gałąź modelarstwa. Ja, szczerze mówiąc, na żywo nigdy nie widziałem w ruchu tego typu modelu. Jest to dla mnie strasznie intrygujące, muszę przyznać, i MST sprawiło, że zacząłem szukać na YouTubie trochę, jak takie motocykle wyglądają. I mam wrażenie, że musi to dawać strasznie dużo frajdy, bo wydaje mi się, że jazda takim modelem jest po prostu trudna. A kiedy już opanujemy technikę, musi dawać strasznie dużą satysfakcję. Więc jestem ciekawy, jak to się rozwinie, ile taka zabawka będzie kosztowała, bo jeśli cena będzie kusząca, to kto wie. No i teraz pora na nowość od marki RC Full Wheel Drive, która, jeśli nie wiecie, to specjalizuje się, można powiedzieć, w produkcji takich super realistycznych modeli przeprawowych, maszyn budowlanych, tych industrialnych itd. No i teraz RC Full Wheel Drive proponuje nam ich wersję Monster Trucka, która nazywa się Carbon Assault w skali 1 do 10. Jest to oczywiście super realistyczna konstrukcja ze sztywnymi mostami itd. No i tak, cała konstrukcja tego modelu jest z karbonu. Ma on już jakby stabilizatory regulowane z przodu i z tyłu, mamy sztywne metalowe mosty, mamy dwubiegową skrzynię biegów, mamy licencjonowane przez King Shocks amortyzatory itd., itd. Więc jakby konstrukcja na pełnym wypasie. No i cena też taka jest, bo ten model będzie kosztował około $750, co, porównując go do takiego bardzo podstawowego, realistycznego Monster Trucka od Axiala, czyli SMT10, który kosztuje 250, wydawać by się to mogło bardzo dużo. No z drugiej strony ten model jest już wyposażony właściwie we wszystkie tuningowe elementy, jakie możemy sobie wyobrazić, co byśmy tam mogli się wymienić na karbon czy też metal, więc to może nie jest aż tak drogo. Weźmy też pod uwagę, że ten Axial za $250 jest jakby goły, czyli dostajemy samo podwozie bez elektroniki, bez budy, bez niczego. Tutaj w przypadku modelu RC Full Wheel Drive dostajemy już cały komplet. No ale z drugiej strony kupujemy model, można powiedzieć, klasy premium, bo tak to trzeba nazwać, i takie modele RC4WD produkuje. A elektronika, która jest dołączona do zestawu, to jest zestaw szczotkowy. Kupujecie model za prawie $1000 i dostajecie w pakiecie silnik szczotkowy. To jest trochę absurdalne, wydaje mi się. No już chyba lepszym ruchem byłoby po prostu nie dokładać tej elektroniki i pozwolić każdemu włożyć swoją, z kolei tak to za chwilę zrobi, niż do tak wypasionego modelu dokładać najtańszą właściwie szczotkę. No to jest dla mnie trochę pomyłka i takiego ruchu nie rozumiem. No ale model jest ciekawy, oczywiście. Monster Trucki to jest coś zupełnie egzotycznego na polskim rynku, u nas nie ma kultury tego typu. No a konstrukcja wydaje się fajna, no jest na pewno jakaś ciekawa nowość w stosunku do firmy, która specjalizowała się w trochę innych modelach. Teraz pora na nowość od marki Serpent, która również nie cieszy się w Polsce zbyt dużą popularnością, ale na zachodzie to jest całkiem często spotykane na zawodach podwozie, czy też producent podwozi. No i Serpent przedstawia nam nową wersję swojego modelu Tragi w skali 1 do 8 z napędem elektrycznym. I wspominam o tym głównie dlatego, że uważam, że właśnie Tragi w skali 1 do 8 napędem elektrycznym to jest chyba najfajniejsza klasa i taka najbardziej wdzięczna klasa, jaką można ścigać się na torach otwartych. Ciężko mi to odnieść oczywiście do Nitro, bo nie mam z nimi doświadczenia za dużo, aczkolwiek elektryczne tragusy naprawdę dają ogrom frajdy z jazdy i ja po prostu klasę uwielbiam i każdego namawiam, że jeśli ma możliwość, to niech po prostu zaczyna się takim modelem ścigać. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, nie będę się zagłębiał jakby w detale i szczegóły, no bo ktoś, kto jest zainteresowany, to sobie na pewno śmiało poczyta w linku poniżej o specyfikacji tego modelu. Warto zwrócić uwagę, że jest on tańszy od rynkowego lidera tragusów, czyli od Mugena, o około $100. No na pewno i minus jest fakt, że ciężko o części zamienne do tego modelu w naszym kraju, no ale do w sumie większości wyścigówek i tak ściąga się je często z zagranicy, więc to nie powinien być jakiś wielki problem. No, więc tak, kolejna propozycja do najfajniejszej klasy. No i zanim przejdziemy sobie do podsumowania imprez nadchodzących w Polsce, związanych z modelami RC oczywiście, to jeszcze na koniec nowość dotycząca dragsterów, o których ostatnio mówię z dużą częstotliwością. No i teraz
chciałem wam pokazać nową karoserię od Proline'a. Jest to Plymouth Barracuda z 72 roku. No i jak patrzę na te zdjęcia, to po prostu nie mogę się nadziwić, jaka ta buda jest ładna. Poprzednie karoserie dragsterowe mam wrażenie, że miały jakieś takie trochę zachwiane proporcje, były jakieś takie porozciągane, żeby pasowały na te podwozia slashowego typu. A ta karoseria jest jakaś taka zgrabna i jakoś tak wszystko wygląda tak, jak powinno. No naprawdę, strasznie mi się podoba. Ta karoseria powinna jakby bezpośrednio pasować na dragstery od Team Associated, o którym mówiłem wam ostatnio, czyli na DR10. Żeby dopasować ją do slasha, trzeba wykonać pewne przeróbki. No i koszt takiej karoserii to jest bodajże $47, przepraszam. No i powiem wam, że coraz więcej argumentów przemawia za tym, żeby się zainteresować tą gałęzią wyścigów. Na pewno na przekór jej jest fakt, że nie ma z kim się tym bawić, ale może ktoś by się zachęcił? Już ktoś w komentarzu pisał pod poprzednim filmikiem, że dragstery w końcu w Polsce się pojawią. I mam nadzieję, że ten ktoś nie rzuca słów na wiatr, bo ja naprawdę jakby potrzebuję tylko takiej iskierki, takiego popchnięcia, jakby kogoś, jak kulę się go z góry zepchnąć, żeby się to zacząć bawić, bo naprawdę te modele mi się niesamowicie podobają. I ta karoseria to jest po prostu wisieneczka na torcie, no jest piękna. Jeszcze to malowanie zielone, które Proline proponuje, jest po prostu świetne. Takie kolorki jak lubię, taki cukiereczek. Teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do podsumowania nadchodzących imprez na polskim rynku. No i tutaj jak zwykle będę na polskim rynku, w polskim środowisku można powiedzieć, będę wspomagał się swoją karteczką, bo ciężko jest to wszystko spamiętać. No i dosłownie, no nie przed chwilą, ale ostatniego dnia pojawiło się ciekawe ogłoszenie. 4-6 września odbędzie się D10 Drift Battle of Poland, czyli największe wydarzenie driftowe w naszym pięknym kraju nad Wisłą, ile się nie mylę. Wydarzenie odbywać się będzie w Poznaniu na międzynarodowych targach poznańskich. Więcej o samych zawodach pogadamy sobie pewnie bliżej już z zawodów, aczkolwiek na dole znajdziecie link do rejestracji i do regulaminu. Zachęcam do zapisywania się. Wiem, że drifterów w Polsce jest bardzo dużo i naprawdę wydaje mi się, że taka impreza to jest świetna okazja, żebyście się wszyscy w końcu poznali i żeby budować to środowisko, bo drift to jest po prostu coś pięknego. Mało która gałąź RC tak odpręża jak śmiganie bokiem po zakręcikach, więc zachęcam was do zajrzenia na to wydarzenie. W ten weekend, 25-26 lipca, odbędzie się druga runda eliminacji Mistrzostw Polski on-road na torze w Rudzie Śląskiej. Tor w Rudzie Śląskiej jest to tor asfaltowy. Występuje tam, można powiedzieć, kilka układów czy też nitek, po których można jechać. Chłopaki już na wydarzeniu facebookowym ogłosili, jaki kształt będzie miała nitka na tym wydarzeniu. Z tego, co patrzyłem na MyRCM zapisanych, jest już ponad 60 modeli, więc naprawdę zapowiadają się bardzo syte zawody. Jeśli jaracie się on-roadem, no to jest miejsce dla was. A jeżeli nie jaracie się on-roadem na asfalcie, a za to kręci was off-road na dywanie, to już ten weekend, w sobotę 25 lipca, na torze Titan RC Arena odbywać się będzie druga runda TRCA Offroad Series, na którą serdecznie was oczywiście zapraszam. Zapisanych jest już ponad 30 osób. A w niedzielę 26 lipca w Rogoźniku na Śląsku odbywać się będzie druga runda Pucharu Śląska klasy Scaled. Oczywiście chodzi o modele przeprawowe. Na dole znajdziecie link do forum chłopaków ze Śląska, pod którym znajdziecie komplet informacji na temat tego wydarzenia. A już w kolejny weekend, 1-2 sierpnia, odbywać się będzie trzecia runda Mistrzostw Polski Offroad. Tym razem wybieramy się na tor do Murowanej Gośliny, to jest pod Poznaniem. To jest obiekt, na którym jeszcze nie byłem, ale jestem bardzo ciekawy, bo tam jest tak fajnie zorganizowane, że po jednej stronie płotu jest gliniany tor offroadowy, a po drugiej stronie płotu jest tor az z astroturfu, czyli z tej sztucznej trawy dla modeli 1.10. Z tego, co widziałem, tor gliniany jest może nie największy w Polsce, ale jest na pewno bardzo kręty i ciekawy technicznie. No i ja oczywiście będę tam już od piątku rana, nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że pogoda będzie jak najbardziej dobra i umożliwi nam świetne ściganie. Poprzednie dwie rundy były naprawdę satysfakcjonujące. Mam nadzieję, że w końcu się ogarnę i złożę wam jakiś filmik z tego wyjazdu, z tych dwóch właściwie wyjazdów, bo trochę materiału mam już przygotowanego i tylko czeka, aż siądę do komputera i to ogarnę. No dobrze, moi drodzy, to są już wszystkie nowości na dzisiaj. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj dla siebie coś ciekawego. Zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy, jeśli chcielibyście wymienić się spostrzeżeniami. Jak pewnie wiecie, staram się odpisywać w miarę możliwości na wszystkie wasze pytania, czy też na wszystkie wasze opinie. Staram się zająć jakieś swoje stanowisko. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. To jest bardzo motywujące, żeby co tydzień siadać, zbierać informacje, nagrywać dla was wydanie tych wiadomości. Jeśli wam się podobało, oczywiście dajcie łapkę w górę. Zapraszam też na swojego fanpage'a na Instagram.
No, a tymczasem życzę Wam udanego weekendu. Jak widzicie, bardzo dużo imprez się będzie odbywać już za moment. I widzimy się za tydzień. I pamiętajcie, kupujcie elektryczne tragusy. Do zobaczenia.